Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym takim, można powiedzieć, odcinku z testowania modów. W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie pewien ciągnik, który wyszedł dzisiaj na ModHubie. To znaczy, jak wy to oglądacie, to pewnie kilka dni temu, bo ja to nagrywam 16 marca roku pańskiego 2020, jest godzina 23:54 czasu polskiego, rzecz jasna, więc może to już być kilka dni, zanim opublikuję ten odcinek. No ale przejdźmy do rzeczy. Jeszcze na samym wstępie chciałbym tylko poinformować co niektórych a propos grupy Farmers Team, że w sprawie upomnień, wyciszeń nie ma dyskusji z administracją. My nigdy nie dajemy kar bez powodu, bez przyczyny. Jeżeli czujesz się niesłusznie oskarżony, napisz do administracji. Ja uważam, że no jeszcze chyba nie mieliśmy takiego przypadku, gdzie ktoś niesłusznie dostał bana. Chociaż dzisiaj jeden grupowicz dyskutował ze mną na Messengerze, ale ostatecznie co? I tak wyszło, jak wyszło. Pewnie myślał, że dopnie swego, ale coś mu jednak nie pykło. Dobra, starczy tych ogłoszeń parafialnych. Przejdźmy do konkretów. Oglądając ten film, na pewno poczujecie taki, można powiedzieć, powiew socjalizmu, bo dzisiaj będziemy testować HTZ-a T150K. On jest w średnich ciągnikach, więc sobie do niego przejdziemy. Proszę bardzo. XT3. No wiadomo, że tu chodzi o HTZ-a od Charkowskiej Traktornej Zawod. T150K. Bardzo tani ciągnik, bo 30 tysięcy. No tutaj jeszcze 150, ale no wiadomo. Ma 165 koni i 30 km na godzinę może jechać. No wiadomo, w czasach, kiedy powstawał, nie było ciągników takich, wiecie, szybkich. Więc na lata 70. 30 km na godzinę to była prędkość taka, no, nienaganna. Dobra. Patrzymy, co tutaj ma takiego ciekawego. Konfiguracja, marka kół, Kama i Belshina. Te opony się praktycznie niczym nie różnią, tylko tak by się przyjrzał. No widzicie, różnice są niewielkie. Właściwie chyba tylko do profilu się sprowadzają. Ale wysokość ciągników jest ta sama. No widzicie, ta rzeźba bieżnika jest podobna. Obie opony są, tak powiem, gładkie, fajnie wyglądają, więc... I też nic za to nie płacicie. Jeszcze, no wiadomo, napis na oponie tylko jest. Ustawienia kół standardowy. Tu znowu standardowy, jakby ktoś pytał, o co chodzi. Zobaczcie tutaj. Patrzcie na to koło. Standardowy i standardowy. To są prawdopodobnie takie podkładki pod... No właśnie, pod co? Pod koła bliźniacze. Podwójne koła. I tu też możemy zmienić... Tu jest chyba sposób mocowania. Tu jest taki, a tu jest właśnie taki. Equipment Selection zapewne chodzi o... Dokładnie, kondycjoner. No, klimatyzacja. Klimatyzator na dachu. I właściwie tylko tyle. Hood panel, czyli pewnie chodzi tutaj o maskę. W sensie tutaj tą pokrywę silnika. To można ją mieć albo jak to chce. 200 euro dopłacacie. Selection Hydraulics. 3-punktowe, czyli wtedy jak na przykład mamy jakąś maszynę zawieszaną, to wtedy polecam ten rodzaj tutaj hydrauliki.
tego tylnego układu zawieszenia. Można przyczepy podpiąć, ale będzie problem na przykład, jeżeli przyczepa ma górny zaczep. Bo tutaj nie ma regulacji. A jak weźmiecie tutaj tow bar, czyli tylko na przyczepy, to możecie tym regulować, ale nie możecie już podpiąć żadnej maszyny. No chyba, że ta maszyna nie wymaga podnośnika, to co innego. Tutaj numer rejestracyjny, tu nie ma co się rozwodzić, tutaj chociaż jest jeden szczegół. 1, 2, 3 i tutaj już zaczyna się znowu, zaczynają się te same rejestracje, tylko tu jest dekal, czyli naklejka, znaczy naklejka, to było malowane w sumie. Taka, taka i taka. Ok. I co tu jeszcze? I chyba wszystko. Wiecie co? Może sobie kupimy najpierw tego standardowego. Takiego jaki był. A, nie pokazywam wam kolorów jeszcze. Kolor obręczy. Może najpierw zacznę od kolorów podstawowych. Zielony, czerwony, niebieski i taki ciemno-niebieski. Już od razu sobie będę zmieniał. Tak wygląda czerwony. Tak wygląda niebieski. A tak wygląda ciemno-niebieski. No nie ma tutaj multikoloru nie wiadomo jakiego, bo to są kolory, w jakich te 150K występowało najczęściej. Ale można też zrobić coś takiego, jak taką ala wersję eksportową, jak widzicie. I może sobie kupimy na bliźniokach. I może takie coś, chociaż uważam, że to niepotrzebne według mnie, ten tutaj numer, że tak powiem. No te 150K chociaż mogłoby być do wyboru. A weźmy sobie z klimatyzatorem. A co, eksportówka to musi być na wypasie. Nie kupiłem tego standardowego, lol. Zaraz go kupimy. O, o, i elegancko. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Model. No, moim zdaniem model wykonany jest bardzo dobrze. Wszystko jest na swoim miejscu. Nie mam do czego się przyczepić. Jest tutaj tablica rejestracyjna. Chociaż swego czasu było coś takiego, że na ModHuba ktoś chciał wstawić, nie pamiętam kto, chyba Polak to był, tak. Chciał na modzie mieć tablicę rejestracyjną, ale Giants się przyczepił i kazał usunąć. A to dziwne, bo na przykład Niemcy na swoje Fendy czy coś to dokładają rejestrację. I tam już nie widać tego problemu. Trochę dziwne. Jak widzicie, jest tablica rejestracyjna. Można zmieniać tu ostatni numerek. 1, 2 i 3. Co tutaj jeszcze? No co, model na materiałach. No. Lampy, no, już są dziewiętnastkowe. Logo XCZ. No wszystko jest zrobione jak należy. Przejdziemy teraz może do środka. No. Też bardzo dobrze wykonany środek. Wszystkie wajchy. Tutaj ta kabina. Może sobie go teraz odpalmy. Ostrzegam, będzie głośno. Uwaga. Standardowo
Jak to przez te 150k bywało? Był odpalany za pomocą rozrusznika, znaczy, przepraszam, silnika benzynowego, ponieważ te modele, te ciągi nie miały rozrusznika własnego, można było zrobić. Oczywiście, ale tak standardowo to nie miały czegoś takiego. I się odpalało za pomocą takiego silniczka, który rozgrzewał cały silnik. I dopiero wtedy był zapłon, no nie? Dobra, przejedźmy się nim. Oczywiście wyciszenia w kabinie nie spodziewajcie się, na to, że jest radziecka konstrukcja. No tu też wszystkie pedały, gaz, hamulec. Tutaj widzicie nawet drążek taki jeden się rusza. Podświetlane zegary. Fajnie to wygląda. Wypadałoby może go stestować z jakąś maszyną. Co by do niego wybrać? A może kultywator? Wiem, że mały, że pociągnąłby nawet większy, ale my się nie skupiamy na uprawie razem jakiegoś pola, tylko na skupiamy się po prostu na teście modu, nie? Ogólnie, tak jak powiedziałem, model jest bardzo dobrze zrobiony, bez zastrzeżeń. Dźwięki również są spoko. O mapę nie pytajcie, bo chyba wiecie, jaka to jest. Oryginalna Felsbrunn, ta niemiecka. No i dobra. Wpieriot! No co tutaj testować, moi drodzy? Wszystko gra, tik-tak, cuk, jeszcze tylko przyjadę tutaj tym T150K. O, tą konfiguracją. Klimatyzator na dachu, no także mówię. To jest naprawdę już full wypas. Z tego co ja się orientuję, to T150ki miały chyba za dopłatą klimatyzator, chociaż mogę się mylić. Nie wiem, jak to było przy wersjach tych eksportowych, tak jak ta. No, by pisało Belarus 1500, a nie T150K. Wiadomo. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie?
gdyby ktoś pytał, czy ten ciągnik będzie na konsolę. Jako iż Giant Software nie ma licencji na markę HTZ, nie będziecie mogli zagrać tym ciągiem na konsolach. No, po prostu. Jak jakaś marka nie jest na konsoli, przepraszam, jak Giants nie ma licencji, to przepraszam bardzo, ale o czym my tutaj mówimy? Piszemy sobie komendy odpowiednie, żeby zrobić zdjęcie. O, chyba jedna komenda za daleko. GS. OK. Dobra. Myślę, że taka fotka będzie dobra. Chociaż cofniemy się troszeczkę w czasie. A nie, to i tak nic nie da. No po prostu, tak jak powiedziałem, w końcu jakiś dobry T150K do farminga. Dopracowany na materiałach, w ogóle na 19-kowych standardach, bo wcześniejsze, nie oszukujmy się, wcześniejsze wersje, wcześniejsze mody na ten ciąg to były, no, najzwyczajniej w świecie gówna, no nie? A tu proszę bardzo, fajny ciągniczek wykonany na miarę 19. Uważam, że jeżeli kręcą cię takie modyfikacje jak na przykład kierowiec, oczywiście to nie jest kierowiec, żeby nie było, mówię o tym K700, albo inne rosyjskie maszyny, w ogóle wschodni przemysł maszynowy, to ten ciągnik jest dla ciebie. Wykonanie super. Jeśli miałbym dać ocenę taką ogólnie, no nie wiem. Dla mnie ten mod jest idealny. Błędami w logu też nie sypię, zaraz mogę wam ten pokazać. Nie musimy nawet konfigurować, po prostu kupimy sobie standardowego. Ja to sobie oddzielę. O. Kup. Nic nie sypię. I takie mody właśnie chciałbym widzieć. No wiadomo, teraz mamy marzec 2020 rok, więc modyfikacje do farminga 19 wychodzą teraz na lepszym poziomie, bo zawsze, wiecie, na premierę to były jakieś konwerty takie dziwne. Dało się na tym grać, ale to, że nie spełnią standardów 19, już nie było na materiałach i w ogóle to waliło w oczy. Jeszcze zobaczymy coś. Nawet tutaj pasek klinowy się rusza, widzicie? O. Wentylator się rusza. Tu wszystko. No dbałość o szczegóły po prostu super. No dobra. Ja kończę już ten odcinek. Myślę, że ten mod wam się spodobał. Co tu jeszcze więcej mówić? Do pobrania na ModHubie. Jeśli jesteście zainteresowani, to link wkleję wam w opis filmu. Oczywiście na ModHuba. Jeżeli wam się mod podoba, dajcie 5 gwiazdek, a pod tym filmem łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Być może coś dla was nagram, ale nie wiem. Jakoś cienko to widzę. Tak więc trzymajcie się. Na razie, no i cześć.